Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Z Londynu. I autobus nie Kontiki, tym razem. Tym razem znowu coś troszkę innego, żeby sobie skomplikować. I ja nie wiem, czemu jestem pociągający, a nie byłem. Znowu dwa autobusy wyjeżdżałem jednego dnia. Tak się złożyło. Tak się złożyło, czarny jest, śliczny. Tylko ma jeden problem. Każdą kropkę na nim widać. Każdy zaciek. Wszystko. No i VDL-ka ma, kurczę, lepsze te górne lusterka, to i trzeba przyznać. Szybko zamknąć bramę. Nigdzie nie idźcie. Bo, żeby było śmiesznie, mimo że mamy czerwiec, to mam autobus, który ma 1500 przebiegu. Czyli jeszcze nie był w swojej pierwszej trasie. Jeździł tylko wokół komina. Czyli jest jeszcze fabrycznie czysty. Ale podoba mi się to malowanie. Miętowy, czarny z miętowym, bo jest czarny z różowym, czarny z czarnym, jak wungiel, a ten jest najładniejszy. I tak, tego ronda nie da się autobusem na raz, więc wszyscy tu jadą po nieangielsku. Twardość fotela musimy zmienić. Pierwsze ustawienia, które mi nie odpowiadają, to zmiany. Zatankowany prawie. I tak dzisiaj tankujemy. I w zasadzie znowu cieszę się, jadę drugi, jadę za kolegą. Kolega się martwi o kierunek. Ciao, ciao bello. Ej, kolega zna lepsze skróty, widzę. Zobaczymy. A, kolega chce tędy jechać. No i też bym tędy pojechał, jakbym się przyjrzał w mapie. Najważniejsze, że po pierwsze nie pada. Po drugie jest sucho. To są ważne rzeczy, bo nie będę musiał autobusu myć. Przełączyć sobie na mile tylko muszę, dobra. O, i teraz wiem, ile jadę. Bardziej. Bez przeliczania w głowie. A w ogóle nie sprawdziłem, ile tam mam baterii. Bo mogę mieć mało baterii. Ale raz się żyje, nie? Jak ja tych koszul nie lubię, jeansowych. No ale taka jest polityka, to jest koszula na tak zwany pierwszy dzień. Więc pierwszy dzień, kiedy witamy grupę, jest koszula ta jeansowa.
A drugiego można już w krawacie chodzić. Taka ciekawostka. Dobra, napijmy się tej ciepłej kolki. Kolega przede mną, kierowca. Ale fajnie, zajebiście być za kółkiem. To jest tak, że przed samym wyjazdem to taki lekki się gdzieś tam pół stres pojawia. Zaraz jakiego człowiek wsiądzie. Zajebiście być tu znowu. Kierowca przede mną, kolega z Węgier. Ma na imię Balasz. Już to tutaj lata pracuje w firmie. Można powiedzieć, że mega doświadczony chłop. I tak jak ja, niewyspany, bo wstaliśmy o 4:00. No ale życie. Zawsze tak wygląda pierwszy dzień. Właściwie to zamiast iść to w lepszą stronę, to idzie w coraz gorszą. Wiecie co, ja was tutaj w sumie podłączę do jakiegoś prądu, bo mam taką możliwość, to czemu nie? Kolega będzie trzęsło. Pije mu wiatr w oczy, nie? Zawsze zielone się musi zapalić, jak coś zaczynam robić. Proszę bardzo. Już możecie patrzeć. Przejście z priorytetem dla pieszych. Już mruga znak, że dzieci do szkoły, no dzieci do szkoły o 6:00 to nawet w Anglii nie chodzą. Ale second i to jest takie właśnie. Więc tak, z kolegą jedziemy. W ogóle powiem wam gdzie, bo to też może być ciekawe. Wycieczka jest nie bardzo długa, ale długa. 23 dni trwa. I w telegraficznym skrócie, dzisiaj jedziemy do Paryża. Z Paryża jedziemy w region Beaujolais, czyli wina i te sprawy, i zamek Contiki, bo Contiki ma swój zamek, swój pałac własny we Francji, więc tam jedziemy. Potem jedziemy do Hiszpanii, do Barcelony. Z Barcelony jedziemy do Nicei, na Lazurowe Wybrzeże. Potem Włochy standardowo, Florencja, Rzym, Wenecja. Po drodze może pojedziemy jeszcze nie wiem gdzie. Gdzieś pojedziemy, ale to autentyk. Dopiero wymyślimy, gdzie pojedziemy. Bo teoretycznie w drodze z Rzymu do Wenecji. Przepraszam, z Florencji do Wenecji? Z Rzymu do Wenecji. Powinna być Padwa z Florencji do Wenecji. Nie, z Florencji do Rzymu, z Rzymu do Wenecji. Jezus Maria. Powinna być Padwa, ale Padwa jest nudna, więc może pojedziemy do Ferrery, albo do Bolonii, albo do Werony.
po drodze mamy różne ciekawe miasta, ciekawsze niż Padwa, a że to jest tylko taki time filler, to powiedzmy, że możemy sobie zadecydować, co sobie wybierzemy. I wpadłem na pomysł, pojedźmy do Ferrery. Byłem w Ferrerze parę razy. Nie przytoczę teraz, czy był film z Ferrery. Natomiast potem jedziemy w Alpy. Potem jedziemy z Wenecji Innsbruck, Hofgarten am Brixental. Potem jedziemy Interlaken, Szwajcaria. Potem jedziemy okolice Doliny Renu, gdzieś tam Koblencja, Bopart. Potem jedziemy Amsterdam, potem jedziemy Londyn i wszędzie dwie noce. Czyli co drugiego dnia tylko walizki noszę, ładuję i wyładuję. To jest piękna sprawa. No z wyjątkiem Doliny Renu, tam jest jedna noc. Druga sprawa, że dłuższa wycieczka, można się dłużej zżyć z ludźmi, z pilotem. Prawie dwa razy dłuższe, 12 dni, a 23. A po 12-dniowej już się człowiek, jak rodzina, czuje z wszystkimi. Kolejna sprawa. Finansowo to lepiej wygląda. Czym dłuższa wycieczka, tym lepiej się wychodzi finansowo. Nie mówię tutaj o tych różnych tipach i tak dalej. To z tym to różnie bywa. To nie zawsze jest współproporcjonalne z długością wycieczki. Ale sam czas wyjazdu to jest różnica, jeżeli chodzi o dniówki. Wszędzie po dwie noce, dużo dni wolnych, to też jest super. We Włoszech robię 45, więc po Rzymie w ogóle nie jeżdżę. I wygląda to tak ciekawie, że we Florencji jeżdżę tylko rano, potem idę na pociąg, jadę do Rzymu. Oni mają potem następny dzień tam, jadą też do Rzymu, kolejnego dnia dopiero. W Rzymie jeżdżą następnego dnia, mam kolejny dzień wolny. Całkiem spoko! Hotel blisko centrum, no co prawda do centrum nie pójdę. Ale hotel blisko centrum. To brzmi pozytywnie. Więc tak, czy my już tutaj wjeżdżamy na... Tak, tu już wjeżdżamy na... Dobra. W sumie oglądacie niebo. Nie wiem, czy chcecie niebo oglądać. Możecie oglądać też o tutaj. I nie wiem, czy nie mam kamery na wąski obiektyw włączonej. Wyjdzie w praniu. Zresztą to będzie koniec filmu, jak dojedziemy, bo te migawki z Londynu wczorajsze plus to zrobimy z tego jeden taki film od dupy strony. Bo to ważniejsze, czyli jazda autobusem będzie na sam koniec, zwykle jest odwrotnie. No więc jakaś ciekawa jazda, rozmowa, a potem są nudy. Pomyślmy, my tu jedziemy na pas East...
No właśnie, kolega mi przypomniał, klakson trzeba włączyć na powietrze. Już tu raz pamiętam, jechałem tym pasem. Nie, szerokim jest, bo może źle pamiętam. Czasami ten wewnętrzny pas do skrętu jest tak wąski, że ciężko się zmieścić. Ale dobra, już wiem, że tu o to chodziło. Coś tak pamiętałem tu z tym pasem. A tu trzeba prawy pas wybrać. Coś mam jeszcze nie tak z tym fotelem troszkę. O Jezu. Ślepemu wiatr w oczy. Ale możemy fotel sobie przystawić. Kołyskę. Chyba troszkę. O, jeden ząbek. Czy teraz jest lepiej? Na tą chwilę następną wycieczkę już znam. Zaczyna się szczyt sezonu, jest czerwiec. A i wychodzi na to, że mam jedną wycieczkę miesięcznie. Tak uśredniając, chociaż nie, no jest siódmy. No tak, ale zacząłem, siódmego miałem teraz wolne, dużo wolnego. Dwa tygodnie. I rzeczywiście byłem na urlopie. A natomiast teraz po tej wycieczce mam dosłownie 3 dni przerwy. Inaczej, robię 45 w Londynie i od razu jadę na następną, więc... I to się wczoraj dowiedziałem, się zmieniło. Miałem mieć... I tak miałem mieć 4 dni przerwy, więc bym do Polski nie zlatywał. Ty bardziej na 3 dni. No mógłbym, teoretycznie mógłbym. Bardzo na wariata. Jak przyjadę jednego dnia, skończę wycieczkę bardzo wieczorem, to jest koło 21, 22. Dokładne wysprzątanie autobusu. Takie mega dokładne. Tak zwane deep clean. I kolega hydrogenem ziewa, zobaczcie, z autobusu. Nie wiem, czy to widać. I jak zrobię ten deep clean, i potem miałbym lecieć, mam samolot albo o 6, albo o 21. Na ten samolot o 6, bym tak naprawdę o 4 musiał wstać. O 4, dupa o 4. No o 4, nie jest o 6, on jest tam o 6.50. Więc o 4 musiałbym wstać, jakbym skończył o północy, dojechać jeszcze do hotelu. To po prostu dramat. Człowiek cały dzień martwy chodzi. Jakbym pojechał tym, poleciał wieczornym samolotem, no to teoretycznie, cały ten jeden dzień. Potem jestem w domu, po to, żeby iść spać wcześniej, bo o 4 muszę wstać, bo do Londynu muszę tym samolotem 6 też przylecieć, 6.20 z Gdańska. Nie mogę tym wieczornym. Jak przylecę wieczornym, to będę przed północą, a o 4 muszę wstać, żeby wyjechać na tripa kolejnego, zacząć, tak? Czyli jechać na jeden dzień, gdzie i tak będę musiał mieć ten dzień na wariatę, to jest bez sensu, więc minimum 4 dni. Muszę mieć wolnego, żeby wrócić do Polski. O, chyba tak.
tych MG jeździ. Gdyby nie to, że to jest chińskie, to nie są brzydkie nawet. Jechałem takim Uberem MG elektrycznym, też jest elektryczny. Takim samym jechałem właśnie, takim Fiatu typowatym w kombi. W środku całkiem fajne to jest. I o dziwo, jakość materiałów też była całkiem fajna. To nie było takie plastikowe, to nie są te chińskie samochody co kiedyś. Teraz te chińskie samochody to są takie trochę koreańskie, jakościowo. O, to się niewiele różni. A i w Polsce też widziałem jakieś tam MG jeździły już. Więc jakieś skrzeszenie marki i tak powstało. I widać się udało, bo inne marki, które próbowali wskrzesić, ale nie pykło. Na przykład Saab. Potem koncern Nevs go kupił, potem ktoś kupił i dalej nic z tego nie wyszło mądrego. Bardzo, jakby to powiedzieć, zwariowany dzień, bardzo nagięty na styk, te 15 godzin dzisiaj to będziemy naprawdę z tym walczyć. 5:55 zacząłem, 4:55 lokalnego czasu, ale europejskiego, środkowoeuropejskiego 5:55 to była. No i w związku z tym muszę skończyć 20:55. A wieczorem jeszcze w Paryżu, to wiadomo, że się po Paryżu jeździ. Polski Raftrans pojechał. iCoaches. Nawet logo to samo. Więc mamy taki niecny plan, potem jak przyjedziemy do hotelu, tam się wszyscy pójdą przebrać, jakbykolwiek nie chcieli tego zrobić. Zawożę ich do restauracji, która jest w innym hotelu, bo to jest taka kolacja powitalna. Zapierdzielam na parking, kolacja jest na 19:30, ideolo. Więc normalnie bym tam stał na parkingu, zjadł kolację i po kolacji leciał. Tu będzie troszkę inaczej, wymyśliliśmy z pilotem,
taki, że wysadzę ich pod tym miejscem kolacji, grzeję na parking, zanim oni tam się pójdą, rozsiądą, ponieważ wszyscy wracają na własną rękę i tak z kolacji, bo potem sobie idą do Paryża zwiedzać samodzielnie, ci taki dzień wolny, wolny wieczór, jutro jest takie właściwe zwiedzanie Paryża. Więc sobie pójdą, a ja sobie prosto, jak ich potem wysadzę, pojadę zaparkować. Taksówką wrócę na kolację. No i tyle, i z kolacji, proszę bardzo, nie mam problemu. I mogę winka się z nimi napić. Nie muszę się spieszyć, nie muszę myśleć o czasie pracy. Pracę skończyłem, mogę odpocząć. Kolega pojedzie. Ja do tego Royala to już prawie 10 lat jeżdżę. A ostatnio jechałem za innym Contiki. Też pojechał tak po nawigacyjnemu, ale to jest bez sensu. Tam pojechaliśmy trochę inaczej. Pod samym hotelem już. Po prostu nie kręciliśmy jak wariaci. O właśnie, to tak kolega pojechał. Po co tak kombinuje? Kolega pojechał tutaj. Gower Street. Gower Street. Tu, koło tam British Museum i tak dalej, i tak dalej. My pojedziemy troszkę inaczej. My po prostu tam pojedziemy dalej prosto i następną w prawo, w prawo. Co ten Uber robi? Co on robił? Czy on chciał tam zawrócić? Nie, to niemożliwe. W 10 minut do hotelu. 5:41 będziemy. Powinniśmy być tam, powitać grupę 5:45, więc jak zwykle w sam raz. Fajnie to martwi zawsze, jak jest sam raz, bo to tak za bardzo się udaje. To się udaje do czasu, nie? Do czasu. A potem z tego w sam raz i na styk robi się upsi. Po prawej, taka ciekawostka, nie ta tutaj, tylko zaraz następna, to jest taka znana ulica, Baker Street. Ona jest znana z tego, że jest znana, ale ogólnie to jest droga na West End. To jest Baker Street. Zresztą Londyn słynie z tego, że jest znany. Tu jest też tunel. Tu nawigacja prowadzi górą, nie wiem czemu. Jedzie kolega piętrowym, jedzie kolega, bo tylko jedzie tak, żeby nie było kolega problem,
Boss, accident, boss. Boss problem. I fix, but problem, boss. No. O, kamera mignęła. Nie wiem, czy widzicie. Mam nadzieję, że nimi, bo my stoimy. Film będzie na dowód. Widać, że doświadczony. A, to też z dołem. A, bo wtedy kolega pojechał górą, bo tu sobie skrótem skręcił w prawo. Ujemuje dzikie węże. Jedzie po moje. Sobie klimę fotela włączmy. Absolutnie. Czy pewnie by się przejechało?
kolega jedzie z tej strony. Dobrze, a ja jadę z dalszej strony. Dobra, pojadę za kolegą, już tu jedziemy razem, to nie będziemy robić kombinierań. Też przyjedziemy nie od tej strony hotelu, w sensie hotel będzie po lewej, więc drzwi prawe, te wejściowe będą jakby z drugiej strony głównego gmachu, czyli mniej widoczne, więc znowu bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, safety, safety. Ja wolę od tamtej strony przyjechać. No i dojechaliśmy. Sam w sumie nie wie. Teraz pojedzie drugą stroną. Dobra, a jak tu z miejscem, że wygląda? Dobra, z przodu stoi drugi coach. Do widzenia.